Witam cię serdecznie, Jacek Oskiera z tej strony i dzisiaj tak ze swojej działeczki, jak widzisz, pełny lajcik, piękna pogoda, wiosna pełną gębą, a w zasadzie lato, wczoraj 27 stopni, dzisiaj może być podobnie. I powiem ci, że bardzo się cieszę, że mogę sobie tak właśnie na luzie spędzać czas. Nie wiem jak ty, ale no większość moich znajomych, niestety, bo nie każdy się chce dać wyrwać z takiego standardu życia i zarabiania. Więc większość moich znajomych o tej porze jest normalnie w pracy, tak? Zarabiają pieniądze, pracując ciężko, często no, cały miesiąc, 30 dni po to, by raz dostać wypłatę. A może warto to zmienić? Może warto rzeczywiście zastanowić się, czy nie można zrobić czegoś, wybrać takiego modelu zarabiania, żeby pieniądze otrzymywać częściej, albo żeby pieniądze otrzymywać za raz wykonaną pracę w dłuższym okresie czasu. No, powiesz niemożliwe? Możliwe. Wyobraź sobie przecież na przykład pisarza czy kompozytora. Stworzy coś raz. I teraz jeśli to się przyjmie na rynku, jeśli ktoś chce z tego korzystać, to otrzymuje od tej książki czy jakiegoś utworu swoje wynagrodzenie wielokrotnie, często do końca życia, a później jeszcze jego dzieci. Więc jest to niewątpliwie bardzo ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy. No, powiesz, nie dla każdego. Jasne, zgadzam się, nie dla każdego. Natomiast są też inne możliwości. Jedną z nich jest chociażby budowanie sieci marketingowych. Budowanie sieci konsumentów, osób, które po prostu korzystają z jakichś wybranych produktów, ale korzystają z tych produktów w firmie, która chce podzielić się swoimi zyskami. Jest gotowa zapłacić za to, że właśnie tych produktów się używa. I co więcej, nie tylko daje rabat przy zakupie, tak, że możesz kupować te produkty w atrakcyjniejszej cenie, możesz kupować je na przykład 25% taniej niż normalnie są one dostępne, ale to, co jest ważne i długofalowo pozwala budować rzeczywiście naprawdę fajne pieniądze, to to, że możesz polecić te produkty również komuś innemu. I dzięki temu właśnie możesz generować swoje przychody. I tu praktycznie już nie ma sufitu. Tutaj twoje zarobki mogą być nieograniczone. Coś, czego się nie spotyka praktycznie w normalnej pracy, tak? Bo jesteś gdzieś tam umieszczony na liście płac, w jakichś widełkach, od do i nie przeskoczysz tego. Choćbyś nie wiem, co robił. Jedynie możesz dostawać na nadgodziny i wtedy dzięki temu generować większe pieniądze. Natomiast w biznesach właśnie tego typu, o których mówię, gdzie budujesz sieć konsumentów, gdzie firma płaci za to, że wykonujesz obrót ze swoją grupą konsumentów i od tego obrotu są prowizje, tutaj nie ma górnego pułapu zarobków. Wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. Oczywiście, jeśli będziesz kupować tylko sam takie produkty dla siebie, no to będziesz miał jakiś z tego niewielki zysk w postaci kupowania taniej i być może jakaś też nieduża prowizja się wygeneruje, co spowoduje, że kolejny zakup zrobisz też trochę taniej, tak? Ale nie będą to kokosy. Natomiast jeśli skupisz się na tym i nauczysz się i zrozumiesz właśnie, dlaczego warto budować jest sieć, taką strukturę konsumentów pod sobą, no wtedy otwierają się dla ciebie wrota do raju niemalże. Dlatego, że w tej firmie na przykład teraz, którą rozwija, wprowadzamy na Polskę w bardzo fajnym teamie z niesamowitą energią, powerem. Słuchaj, dwie osoby, które tak samo jak ty po prostu zakupią sobie produkty, te dwie osoby już powodują, że ty zarabiasz praktycznie w ciągu kilku dni 1800 zł. I to jest niesamowite, dlatego że wiele osób 1800 zł zarobi pracując miesiąc czasu. Tutaj ty możesz wygenerować takie pieniądze bardzo, bardzo szybko. Praktycznie szybciej niż przyjdzie do ciebie paczka z produktami. Także jeśli no, poruszyłem coś w tobie, że chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak w taki sposób zarabiać,
Czy ty też rzeczywiście możesz coś w tym temacie zrobić dla siebie, dla swojej rodziny? Zachęcam cię do kontaktu. Napisz do mnie, odezwę się do ciebie również zwrotnie, pogadamy, dam ci po prostu trochę informacji, żebyś mógł się z tym zapoznać szerzej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci miłego dnia. Jacek Oskiera. Cześć.